Osoby niepełnosprawne, które ubiegają się o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, oczekują na wsparcie nawet 6 miesięcy. W kasie sanockiego PCPR-u, które środki otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, jest jednak coraz mniej pieniędzy. Skalę problemu pokazuje najdobitniej refundowanie kosztów poniesionych z tytułu zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych. Z roku ubiegłego na zasadzie rozpatrzenia w pierwszej kolejności, bo taką zasadę przyjęliśmy teraz, przeszło 250 wniosków na około 120 tysięcy złotych. Czyli po rozpatrzeniu tych wniosków w pierwszej kolejności w tej chwili, a cała kwota na ten rok zabezpieczona na potrzeby dofinansowań jest 200 tysięcy, zostaje 80 tysięcy. Na dzień dzisiejszy, przed chwilą to sprawdzałem, jest 180 wniosków. W związku z tym już kwota tych sumaryczna, tych wniosków, które zostały złożone w tym roku, jest wyższa jak te 80 tysięcy w budżecie do końca roku. To jest skala problemu. Przed 2 laty udało się zrealizować około 75% wniosków z przyznanego przez PFRON około 1,5 miliona złotych. W 2009 roku wystarczyło dla połowy wnioskodawców. Według szacunków w obecnym roku uda się zrealizować tylko 45%, gdyż PFRON w przeciągu 2 lat obniżył finansowanie do kwoty niespełna miliona złotych. Rada Społeczna działająca przy PCPR nie wyklucza przesunięcia pewnych kwot z działu wyrównywania barier technicznych lub turnusów rehabilitacyjnych. Rada Społeczna, która w pierwszym etapie opiniuje, ewentualnie może myśleć nawet o przesunięciu środków z innych problemów, które są, czy jeżeli będą takie możliwości, i przekazanie jednak na to, co jest najpilniejsze. Do Stowarzyszenia Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Salutaris zapisanych jest 110 osób. Oni najlepiej wiedzą, jak wiele trudności spotyka ich w życiu codziennym. Jak podkreślają, problem leży w odgórnie ustalonych przepisach. Nie brane są pod uwagę dochody i chcielibyśmy, żeby w ogóle ogólnopaństwowe przepisy Państwowego Funduszu Rehabilitacji zmieniły się, żeby do dofinansowań były brane wysokość dochodów na członka rodziny. Bo po prostu w tej chwili tak nie jest brane. Jest ustawa, która wystawiła, nie wiem kto tę ustawę, bo nie mogę dojść do tego, ustawa, która nakłada 840 zł na pierwszą grupę i finał. Nie ma nic. Niezależnie ile pan ma renty? Nie, to niezależnie. Tam w Warszawie mają renty wyższe, to tak, ale my tu na Podkarpaciu, tym biednym, mamy niskie. Z pomocy sanockiego PCPR-u korzysta około 1,5 tysiąca osób rocznie. W powiecie sanockim osób niepełnosprawnych jest ponad 16 tysięcy, z czego ponad 12 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jest kilka gmin, że w ogóle nie dbają o to dla niepełnosprawnych. Niedużo tego kosztu potrzeba, a byłoby lżejsze życie. Dyrektor Jan Paszkiewicz liczy na dodatkową letnią transzę pieniędzy. Pozostaje jedyna nadzieja i szansa, że Państwowy Fundusz koło miesiąca czerwca, koło miesięcy letnich uruchomi, jak w roku ubiegłym, drugą transzę. I to pozwoli nam na sfinansowanie tych wniosków, które, jak mówię, na dzień dzisiejszy już zostały wykorzystane, jeżeli chodzi o ten rok cały. Przed ludźmi doświadczonymi w różnym stopniu przez życie stawia się kolejne bariery. Nie uda się od razu zatrzeć różnic z poprzednich dekad, jednak czas najwyższy je niwelować, a nie ponownie pogłębiać.